Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Dawid, a dzisiaj u mnie Franciszek Sterczewski, poseł, architekt. Cześć. Cześć, witajcie. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się do mnie przyjść i sobie porozmawiać. W ogóle, dlaczego? Nie wiesz, do kogo przychodzisz, jeszcze nie było, jak my to nagrywamy, to jeszcze pierwszy odcinek nie został opublikowany, więc totalnie coś nowego. Dlaczego? Bo po prostu lubię rozmawiać, jestem otwarty i ktokolwiek mnie spyta, czy w pociągu, czy na ulicy, że ma sprawę i chce pogadać o czymkolwiek, no to siadam, gadam i trochę na to moja praca polega. Na gadaniu. Tak, na słuchaniu. A, no właśnie, bo chyba bardziej słuchać, nie? Że i potem ewentualnie działać tak, jak ci, co mówią, chcą. Dokładnie tak, w takim sensie, że trochę staram się wrócić do korzeni tego zawodu, którym jest poseł, czyli poselstwo, posłannictwo, czyli najpierw człowiek jest odbiorcą, a potem przekazuję nadawcom, czyli słucham, co ludzie mówią, a potem do odpowiednich instytucji, ministrów, czy jakichś tam jednostek, które mogą zmieniać rzeczywistość, apeluję, przekazuję i jestem tym transmitterem. Może na początek rozwijmy pewne wątpliwości. Jak robisz zakupy, to idziesz do samoobsługowej czy tradycyjnie? Zależy, gdzie jest krótsza kolejka, ale i tu, i tu. Bo to dużo właściwie mówi o człowieku, bo do samoobsługowej raczej myślę, że introwertycy idą, a do tradycyjnej tacy, co właśnie lubią kontakt, lubią rozmawiać. Ja myślę, że częściej korzystam właśnie z tej samoobsługowej. Ja wolę jednak samemu sobie poskanować. Ja mam tak, że najbardziej lubię małe sklepiki, takie osiedlowe, warzywniaki albo ryneczki u nas w Poznaniu, w których można bezpośrednio ze straganu właśnie kupić warzywa, pogadać o czymś tam. A faktycznie do dyskontów jakiś, jak czasem się zdarzy wpaść, to po prostu sugeruję się, gdzie szybciej mogę te sprawunki zrobić, bo po prostu nie przepadam za dużymi sklepami. Okej. Poznań. Właśnie, bo jesteś z Poznania. Ale na co dzień mieszkasz w Warszawie czy w Poznaniu? Ty już się już na stałe jesteś przeprowadzony do Warszawy, czy...? I tu. Jestem tak średnio tydzień tu, zależy gdzie, co się dzieje. Na pewno co tydzień w poniedziałek mam dyżur poselski, zapraszam, też można wpaść, pogadać. W Poznaniu? Tak. Co tydzień w poniedziałek. Okej. A które miasto lepsze, Poznań czy Warszawa? Tutaj nie ma żadnej dyskusji, oczywiście, że Poznań. W sensie Warszawę bardzo lubię, ale ma swoje mankamenty. Ale najpiękniejsze miasto na świecie jest oczywiście Poznań. A to co w sobie ma takiego Poznań, że najpiękniejsze miasto? No myślę, że właśnie zwartą zabudowę, to, że naprawdę jest takim miastem 15-minutowym, który jest trochę trendem i marzeniem wielu miast, no polega to na tym, że mieszkając w jednej z kilku centralnych dzielnic, ale nie w samym centrum, że w ogóle wszystko tak dosyć zwarte, że wszystkie potrzeby można załatwić naprawdę w promieniu kilku kilometrów. Czyli wszędzie blisko. Wszędzie blisko, nie trzeba korzystać z samochodu, można jeździć rowerem, można dojechać tramwajem, że no, jest to miasto też dostosowane do pieszych w dużej mierze, więc to jest ta wygoda. Poza tym taka kultura lokalna i no, rozwinięta gastronomia, też te ryneczki, klimacik taki miejski, ale właśnie niewielkomiejski, nie mamy takiego no, powiedzmy Manhattanu jak Wola w Warszawie, ale mamy ten taki klimat dzielnic z kamienicami, takie kwartały zwartej zabudowy i jest taki oldschoolowy, fajny klimacik. A do ciebie, wolisz, jak do ciebie się mówi, Franek czy Franciszek? Jak to woli, ale chyba Franek jest krócej. Aha, i tutaj Franek jest okej. Okay. Tak. Ale jak mówisz o Poznaniu, to mówisz też o gastronomii. To jak się przeprowadzi... Znaczy, no jak tak mieszkasz pół na pół, no ale teraz no, duża część to też Warszawa, to tak co ci brakuje w Warszawie z Poznania? Myślę, że to jest tak, że Warszawa ma super muzea, super jakieś różne instytucje, super wydarzenia, festiwale czasem. Też oczywiście ma super gastronomię i też bardzo lubię w Warszawie wiele miejsc, ale dla mnie Warszawa jest trochę takim archipelagiem, nie? Że mamy fajną Saską Kępę, fajną Ochotę, fajny Muranów, fajne Śródmieście, na przykład fajny Mokotów. Są różne takie wyspy dobrze działające jako fajne miejsca do życia, ale między nimi niestety jest sporo tego betonu,
poruszanie się, docieranie zajmuje masę czasu, jest masa hałasu, masa smogu, spalin i tak dalej. I no, lubię do Warszawy wpadać, coś załatwić, właśnie pójść na wystawę, spotkać się ze znajomymi, pójść nad Wisłę, ale no, na co dzień jednak wolę takie spokojniejsze życie w takim mieście jak Poznań, Wrocław, Trójmiasto. Ja pochodzę z Gniezna, blisko Poznania. Więc tutaj pytam nie bez przyczyny, bo jak ja się przeprowadziłem do Warszawy, to brakowało mi po pierwsze, jak były rogale, to nie mogłem w Warszawie znaleźć dobrego rogala. I wtedy pamiętam, że zrobiłem sam. Stwierdziłem, że ja muszę znaleźć dobrego rogala. I nie znalazłem tutaj takiego wtedy dobrego, więc ja mówię to. I tutaj w Warszawie nie ma czegoś takiego jak szare kluski. I to też mi brakuje bardzo. Jasne. Ty też coś masz takiego, że z tych potraw coś ci brakuje w Warszawie, czy...? Ja lubię wszystko, co lokalne, nie? Że nie szukałbym rogali marcińskich ani w Warszawie, ani w Krakowie, czy gdzieś tam, mimo że wszystkie miasta próbują je sprzedawać tam w listopadzie. Jedyne dobre, prawdziwe rogale marcińskie są tylko w Poznaniu, tylko w listopadzie, dlatego po prostu trzeba przyjechać 11 listopada, niekoniecznie do Warszawy, ale na przykład do Poznania, gdzie ścigamy się na ilość zjedzonych rogali, czyli po prostu make rogal, not war. I tam one są robione tradycyjnie, z dobrych przepisów, właśnie nie na margarynie, na maśle. No i jest miło, sympatycznie. Powiem, najbardziej lubię w Poznaniu to takie spokojne warunki do życia. I jakby dużo zieleni, wbrew pozorom. I to, że no, nie traci się czasu na to podróżowanie i wiele można załatwić naprawdę w zasięgu ręki. I to jest takie no, bardziej zrównoważone, bardziej taki slow life tam jest możliwe. No. Ty z natury jesteś takim spokojnym człowiekiem? Właśnie, że raczej na wszystko masz czas, spokojnie. Wiesz, jak to są jakieś tam deadline'y, to raczej podchodzisz do tego, a wszystko się zrobi, nie ma co się spinać. To jesteś ty? To znaczy, jest tak, że moja praca wymaga wielu nerwów, stresu i faktycznie takiego działania trochę jak straż pożarna, nie? Że cały czas jesteś na stand-by'u 24/7 i coś się dzieje i musisz reagować, musisz pisać, musisz dzwonić i nie znasz dnia ani godziny, więc faktycznie jest sporo stresu, więc uczę się trochę, wiesz, opanowania jakiejś równowagi, ale no to jest sztuka. Więc to jest tak, że jak byłem młody, byłem gdzieś tam, czy młodszy, byłem bardziej pewnie porywczy i spontaniczny, teraz sam się uczę tego właśnie work-life balance. Słuchaj, myślę, że to pytanie interesuje wielu. Kiedy polskie pociągi nie będą się spóźniać? Czy my doczekamy takich czasów, że one będą punktualne? Myślę, że według ciebie. Tak, myślę, że to jest doskonałe pytanie. Oh boy! Szczególnie, że w zeszłym roku, w 2022, w trzecim kwartale, połowa pociągów w Polsce się spóźniała. To jest masakra, nie? I to jest jeszcze o tyle śmieszne, że teraz, jak pewnie kojarzysz, Joe Biden był w Kijowie. Tak, jechał pociągiem. Jechał pociągiem, Rail Force One. No i szef ukraińskiej kolei się chwalił, że no, to była tajna operacja i niestety przepraszał bardzo, że część pociągów ukraińskich musiała tam być spowolniona, zatrzymana, żeby ten Biden tam przejechał. Pociąg jeden przejechał. Tak. I on przepraszał, że tego dnia ukraińskie pociągi były że 10% było opóźnień, czyli tylko 90% 10. było na czas. I to jest niesamowite, że Ukraina w czasie wojny potrafi mieć solidniejszą kolej niż Polska w tym samym czasie, więc to jest trochę straszne. Więc jasne, to jest, no tak powinno być, że pociągi się nie spóźniają, że przyjeżdża ich odpowiednia ilość, że są w dobrej cenie. Niestety jest inaczej, przez to, że przez 30 lat i wciąż w czasie tych rządów no, transport publiczny nie jest priorytetem, nie? Że przez 20 lat zbudowaliśmy 4700 kilometrów autostrad,
4700, a tylko 50 km nowej linii kolejowej. To jest masakra, nie? Jedyne, co się dzieje, to czasem są remonty i takie jest ich za mało, albo jak są robione, to trwają dłużej niż... Bardzo długo trwają, to niż, wiem z doświadczenia, choć, bo to, tak właściwie to pytam siebie nie bez przyczyny, bo nie wiem, czy wiecie, jeżeli śledzicie Franka, to wiecie, dużo korzystasz z pociągów. W ogóle jak się zaczynała ta kadencja, to ty zostałeś, tak, miałeś możliwość, żeby przylecieć samolotem na jeden z tych pierwszych eventów tak, związanych z Sejmem i ty odmówiłeś i przyjechałeś pociągiem i tam nawet czytałem, że drugą klasę wybrałeś, żeby przyjechać. To znaczy po prostu, no miałem pytanie, no panie pośle, zapraszamy, jaki pan środek komunikacji wybiera, no po prostu Sejm zwracał za podróż, w takim sensie, czy ktoś mógłby jechać samochodem, samolotem, czy koleją, dla mnie oczywiście tak, będzie miał zapłacone za to. Tak, no i trochę mnie śmieszył ten dialog, udostępniłem go potem w takiej krótkiej notatce jako post i to się bardzo szeroko poniosło, no bo to jest niesamowite, że taka zwykła rzecz, że poseł jeździ koleją, wciąż może wywoływać jakąś euforię. No także myślę, że to jest po prostu normalna rzecz i zachęcam wszystkich kolegów posłów i posłanki, żeby jeździli. No, bo ty dużo jeździsz. No tak, no dzisiaj na przykład przyjechałem z Poznania i średnio 4 razy w tygodniu gdzieś tam w takich odległościach właśnie Poznań-Warszawa, Poznań-Wrocław. Mhm. Dużo podróżuję, no. Okay. Życie w Warsie, życie w pociągu. Ale a propos Warsu, bo nasza trasa pociągowa się pokrywa, bo ja też jeżdżę na tej trasie, no, Warszawa-Poznań. No i w tych relacjach nie ma Warsu. O, i to jest moim zdaniem... Ja myślę, że to jest w ogóle skandal, że na takiej trasie tak, tak, nie ma Warsu. To jest skandal i moim zdaniem Wars powinien być obowiązkowo na każdej trasie między miastami, między... Bo to jest długa trasa, to jest tak, naprawdę, tak naprawdę, no, przejeżdżasz trochę, można no, nazwijmy to całą Polskę, Warszawa-Poznań, tak, a no i czasami nawet tego wózka nie ma, pana z wózkiem tam nie ma, albo pani, więc... Znaczy to jest, no, kolej w Polsce jest źle zarządzana, jest traktowana po macoszemu, to jest masakra, ale no wyobraźmy sobie, że jest pociąg ze Szczecina do Rzeszowa. Bardzo długi, gdzie nie ma nic, nie ma wózka, nie ma warsu i po prostu ludzie przez 8 godzin, teraz nie pamiętam dokładnie jak długo jedzie, ale po prostu nie mają możliwości zjedzenia, wypicia czegokolwiek, no to jest masakra. No to jest jak, brzmi jak PRL, ale no kosmos, dlatego to tak być nie może, to musi być normalny standard jakość usługi, ale jak jeszcze pytałeś, co zrobić, żeby nie było tych opóźnień, no to po prostu kolej musi być odpowiednio finansowana, musi być tak, że po prostu musimy zlikwidować wąskie gardła, nie? Bo to jest tak, że czasem pociąg byłby na czas, gdyby nie to, że po prostu kilka pociągów w jednym momencie chce wjechać na jakiś węzeł kolejowy i gdyby po prostu były tory równoległe. Szyny były złe, a podwozie też było złe. To te pociągi wszystkie na czas mogłyby się zmieścić. Też są różne problemy, jakieś awarie systemów sterowania, tak, jak w Poznaniu. Tak, w Poznaniu często są te awarie przez to tak, godzinne opóźnienia. Już, ostatnio tak, to właśnie taką awarię miałem na przykład. No i to jest... I dostałem góralka w ramach przeprosin. To mi się podoba zawsze. Naprawdę? Tak, no jak pociąg ma takie duże opóźnienie, to albo dostajesz wodę chyba, z tego co kojarzę, albo dostajesz takiego góralka. A, góralka. Góralka, tak. Tak, tego wiesz, to była tonika, to dostałem góralka. Tak, tak, to mi też się trafił nieraz, niestety. Ale ty właśnie hashtag make zbiorkom great again. To jest. Propagujesz go na maksa. No w ogóle, dlaczego to dla ciebie jest takie ważne? Bo ty tym pociągiem, rowerem, no pokazujesz, że... A ty w ogóle masz samochód? Nie potrzebuję. A prawko masz? Szczerze nie. Nie masz prawka? Znaczy, zacząłem robić, ale potem nie miałem kiedy podejść do egzaminu. No i jakoś tak cały czas mam coś ważniejszego. I to jest też tak, że aktualnie w swojej pracy nie potrzebuję go za bardzo, bo mieszkam w Poznaniu na Łazarzu, mogę pieszo dojść na dworzec, wsiadam w pociąg, wysiadam w Warszawie Centralnej, mam kilka minut do domu i to jest tak, że ja tym pociągiem jeżdżę w zasadzie jak tramwajem, ale to też jest tak, że to jest właśnie ważne dla mnie, bo transport publiczny jest po prostu ważny dla ludzi, nie? Po prostu te połączenia międzymiastowe są lepsze lub gorsze, ale jest po prostu masakra, jeśli chodzi o kolej regionalną, o transport regionalny. PKS-y w Polsce upadają,
mimo że jest PKS Plus, czyli jeden z punktów piątki pana Kaczyńskiego, to upada PKS Radom, PKS Wałcz i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie tam, gdzie ludzie nie mogą w nic wsiąść, a jest takich osób 14 milionów w Polsce, tak? Nie ma dostępu do komunikacji, nic nie jedzie, ani autobus, ani pociąg. Ci ludzie nie mają dostępu wtedy do właśnie lekarza, szkoły, do szpitala, do kina, nie mogą dojechać. W tych rejonach jest najwyższe bezrobocie. No i po prostu bez transportu publicznego nie możemy mówić o rozwoju gospodarki i społeczeństwa, nie? Że po prostu Benelux, Skandynawia, Szwajcaria to są rozwinięte państwa dzięki temu, że transport publiczny jest traktowany tak samo jak edukacja, jak ochrona zdrowia i jest to odpowiednio finansowane przez państwo. A zimą jedziesz na rowerze po mieście, czy opuszczasz to? Tak, jeżdżę. To znaczy jakiś czas temu w Warszawie rower mi ukradli. O nie! Niestety. No cóż, tak bywa. Ale a już jest nowy, czy jeszcze nie? Też cały czas nie mam, kiedy się poszukać. Ale na sezon już będzie. No myślisz tak, znaczy, tak jak mówiliśmy, sezon trwa cały rok. Tak, no dobra. Nie ma złej pogody, może być tylko złe ubranie, ale w Poznaniu jeżdżę. Słuchaj, a ty kiedy zacząłeś się interesować polityką? Może od kiedy pamiętam, zawsze czytałem, interesowałem się, akurat jestem z takiego domu, co zawsze śledził jakieś wydarzenia, newsy i zawsze też się interesowałem historią, więc jakoś to tak samo wyszło, ale profesjonalnie, jako też osoba po architekturze, urbanistyce, to zawsze interesowałem się przede wszystkim właśnie przestrzenią publiczną i tym, co się dzieje w mieście. I najpierw zacząłem tym się zajmować i po jakimś czasie to się przerodziło, zmieniło właśnie w politykę. No bo tak naprawdę od polityki zależy też to, jak wyglądają nasze miasta. 2019 to były wybory. To w ogóle kiedy wpadłeś na to, będę kandydował? To był jaki czas przed tymi wyborami? Myślę, że to nie było takie od razu, bo właśnie przez wiele lat zajmowałem się miastem jako aktywista miejski. Tam walczyłem o drzewa, o ścieżki rowerowe, o transport. I w 2017, kiedy minister Ziobro zaczął deformować sądownictwo, no to byłem jedną z osób, które bardzo się zaangażowały w protesty przeciwko temu i w Poznaniu z grupą przyjaciół robiliśmy tak zwane łańcuchy światła właśnie w obronie niezawisłości sądów, czyli prawa każdego obywatela do sprawiedliwego, niezależnego sądu. Było to niesamowite wydarzenie, największe protesty w Poznaniu od 30 lat. Większe dopiero potem były strajki kobiet, ale więc ja poczułem taką, powiedzmy, odpowiedzialność i gdzieś powoli dojrzewała do mnie ta decyzja, że faktycznie w trudnych czasach te sprawy miejskie to nie wszystko, że trzeba naprawdę zawalczyć o te fundamenty na poziomie państwowym, więc stwierdziłem, startuję. Udało się i idziemy dalej. Bo przed tym, jak jesteś posłem, to byłeś takim aktywistą, jak mówisz, tak? I tutaj się skupiałeś na tym. Ale właściwie po co? Dlaczego stwierdziłeś sobie, że będę się angażował, będę, wiesz, skrzykiwał ludzi, będę organizował te protesty, te, o których mówisz, co organizowałeś, że tam czytałem, że one miały duże, były tam po kilkanaście tysięcy osób, ponad 20, te niektóre. No po co? Myślę, że po to, że to jest przywilej i to jest wielkie szczęście, że mamy wolność, mamy możliwość zabierać głos w sprawach publicznych. Nie we wszystkich państwach to jest możliwe. W Chinach, w Rosji, w wielu państwach po prostu autorytarnych, w dyktaturach nie ma wolności słowa, tak? Więc to, że jakiś, prawda, nastolatek z Poznania może wyjść, skrytykować prezydenta, powiedzieć, dlaczego tak mi tu plac zrobiliście, zabetonowaliście, zaprosić ludzi na Facebooku, żeby zrobić wspólny piknik i pokazać, patrzcie, to mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, że to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo mnie interesowało, bardzo mnie to też cieszyło, ale że można, tak? I to jest niesamowite, że mamy wpływ, że mamy ten głos i że każdy z nas może
no po pierwsze mieć opinię na temat tego, nie wiem, jak wygląda nasz plac, ulica, jak mieszkamy, jak podróżujemy, jak żyjemy, że po pierwsze ta opinia, a po drugie powiedzenie sobie, okej, okay, a ja mam prawo powiedzieć, że coś działa albo nie działa, albo powinno być tak i tak, albo dlaczego betonujecie, skoro naukowcy mówią, że lepiej zazieleniać, a seniorzy smażą się latem na tej betonowej patelni. Kto na to wpadł i szukanie rozwiązań. Dostajesz się do tego Sejmu i nawet tak naprawdę jeszcze pierwszego głosowania nie było, pierwszego posiedzenia nie było, a już było głośno o Franku Sterczewskim, który odebrał swój mandat w butach, w których, tak? To były naprawdę takie buty, w których przerobiłeś całą kampanię? Po prostu, ja mówiąc szczerze, a spodziewałeś się tego, że jak przyjdziesz w tych butach, to wszyscy się zainteresują, w jakich butach odbierasz, no tak naprawdę, wiesz, papierek, który, no tak naprawdę to chyba taka pamiątka jest, tak? No bo to takie no, po prostu taka oficjalna... Tak jak dyplom na koniec roku szkolnego, tak? Znaczy, dla mnie to był też taki moment dziwny, że zdałem sobie sprawę, że teraz będą patrzeć na każdy twój detal, że wiecie, tam były tłumy ludzi, nikt nie zauważył, kto jakie miał buty. Ale twoje zauważyli. No okej, okay, w takim sensie, że to zupełnie się nie rzucało w oczy, ale dopiero jak jakiś fotograf taki zrobił zoom, zbliżenie, pokazał, to zrobili z tego story, nie? Ale okej, okay, jakby dla mnie to była też normalna rzecz, że okej, okay, to była formalność, ja się cieszę, ale ja wychodzę z założenia, że nie szata zdobyli człowieka, że buty dla posła mają być przede wszystkim wygodne, no bo nasza rola to nie siedzieć, prawda, w limuzynie, w lakierkach i błyszczeć, tylko żeby chodzić, żeby spotykać się z ludźmi, rozmawiać. No i dlatego właśnie w kampanii przeszedłem cały swój okręg. Naprawdę mi zależało, żeby być wszędzie, bo mój okręg to nie tylko sam Poznań, ale też wszystkich 17 powiatów, więc po prostu chciałem być wszędzie i cały czas ten marsz kontynuuje i staram się po prostu jak najczęściej tam wpadać. Bo ty tych butów tak naprawdę, znaczy nie konkretnie tych, bo te to wystawiłeś na woź, prawda? Ale ten styl utrzymujesz, bo ja na konferencjach prasowych, jak cię spotykałem, to aha, jednak te sneakersy to zawsze Franek Sterczewski. No po prostu wygodne i tyle. I skarpetki, bo skarpetki też dla ciebie chyba mają znaczenie, bo zawsze wyróżniałem się jakimś kolorem czy coś. Ja też lubię skarpetki, więc zawsze sobie dobieram takie... Zupełnie nie zwracam uwagi, szczerze mówiąc, no, dostaję skarpetki jakiś czas na gwiazdkę, czy na urodziny i po prostu... Aha, myślałem, że to zamierzony taki, wiesz, efekt, bo jakieś takie, wiesz, typu, nie wiem, tu jakieś owocki, tu coś. Ja mówię szczerze, zupełnie, może to jest mój błąd, ale po prostu nie zwracam uwagi właśnie za bardzo na takie rzeczy. Ubrania mają być wygodne, buty mają po prostu umożliwiać wygodny spacer i tyle. Jesteś architektem, dokładnie masz tytuł inżynier-architekt, prawda? Zgadza się. To na początku może wytłumacz mi, czym się różni architekt od inżynier-architekt? Jakby co ten inżynier daje? Czy to jest różnica, czy to nie ma różnicy? To znaczy, to moim zdaniem tak naprawdę architekci różnią się do... między na dwie główne grupy, ci po prostu po architekturze, okay, oraz ci potem z uprawnieniami do podpisywania projektów architektonicznych. Ja nie mam uprawnień, bo po prostu po swoich studiach pracowałem w różnych biurach, ale raczej mnie interesowała urbanistyka, a niestety w latach 90. został zlikwidowany zawód urbanisty, więc to też jest jeden z moich ambicji, żeby w Sejmie, czy mam nadzieję, że po wygranych wyborach właśnie po pierwsze przywróci zawód urbanisty, po drugie przywrócić w ogóle urbanistykę jako dziedzinę i taką narzędzia do odpowiedzialnego, dobrego kreowania przestrzeni miejskiej i no, żeby nie było takiej sytuacji, że albo mamy nagle jakąś wielką betonozę, albo mamy dzielnicę samych galerii handlowych, albo samych wieżowców, żeby to wszystko było zaplanowane i z głową. No i że po prostu to życie w tym miejscu było fajniejsze. A czemu w ogóle wybrałeś architekturę? Może dlatego, że po prostu interesowałem się zawsze miastem, jaką przestrzenią. Lubiłem miasta, lubię podróżować. Zawsze mnie to interesuje, jak to życie w mieście się toczy.
Może to też wynikać z tego, że po prostu jestem osobą dosyć towarzyską. Lubię gadać, lubię takie życie kawiarniane, lubię place, lubię taki, wiesz, people spotting, że nie wiem, gdzieś sobie jadę, siadam. Czy to jest, nie wiem, rynek w Kutnie, czy plac w Neapolu, czy w Berlinie, czy w nie wiem, w jakimkolwiek miejscu, gdzie jakoś mnie rzuci. Idę sobie, siadam i patrzę sobie, jak to życie się toczy, jak ludzie się spotykają, jak rozmawiają, w jakich grupach, jak co sobą mówią. I dlatego w tym moim życiu zawodowym, właśnie niezależnie, czy ono było aktywistyczne, czy teraz polityczne, to zawsze myślę o tym, że jak jakaś ustawa, jak jakiś projekt placu może spowodować, że te ramy do tego życia w mieście są jak najszersze, jak największe, że jak najwięcej możliwości tam się może dziać, że ci ludzie chcą się spotykać, chcą tworzyć wspólnotę, chcą ze sobą jakoś wchodzić w interakcję, bo uważam, że to jest największe wyzwanie w ogóle współczesności, nie? Że przez social media, przez to, jak nasze miasta były źle projektowane przez ostatnich 50 lat, globalnie, nie? Przez również politykę bardzo spolaryzowaną, mamy do czynienia z takim rozwarstwieniem społecznym, z hejtem, z no, takimi sytuacjami, że ludzie na świętach, siedząc przy jednym stole, nie potrafią ze sobą porozmawiać, nie? Więc moim zdaniem to tworzenie wspólnoty, dawanie okazji do piknikowania, do słuchania koncertu, do oglądania kina plenerowego, to jest naprawdę na wagę złota i to naprawdę powinno się dziać wszędzie w maksymalny sposób, bo to jest dużo ważniejsze niż sam beton, niż właśnie estetyka. To jest esencja i ten najwyższy cel, którym naprawdę uważam polityka i planowanie miast powinno się zajmować. Czas na szybkie strzały. Pociąg czy rower? Pociąg. Jan czy Blanka? Jan czy Blanka? Tak. O Boże, mogę prosić o podpowiedź? Podpowiedź? Preselekcja do Eurowizji. O Boże. Śledziłeś? Wiem, że jest ten problem, ale mówiąc szczerze, nie miałem jeszcze okazji zagłębić. Przesłuchać? Czy słuchałeś? Nie. Szczerze nie słuchałem. Wiem, że tam jest problem. Nie, to musisz nadrobić. To muszę nadrobić. Zimno czy ciepło? Jedno i drugie. Film czy serial? Film. Dzień czy noc? Dzień. Instagram czy Twitter? Instagram. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem? Z ryżem. Góry czy morze? Morze. Kawa czy herbata? Kawusia. Barok czy renesans? Renesans. Dlaczego renesans? No bo jest to odrodzenie, jest to epoka nadziei, odkryć, jest to epoka, no... powrotu do korzeni, czyli do antyku, do wielu takich idei filozofii, do przełomowych odkryć takich jak właśnie konstrukcje architektoniczne, do dobrych wzorów. Jest to powrót do rozmowy o prawach człowieka w ogólnym sensie. Jest to powrót do humanizmu przede wszystkim. To jest słowo klucz. Więc renesans bardzo lubię jako ten czas też nadziei. Jakie są minusy bycia politykiem? Myślę, że takie, że nie ma prywatności w takim sensie, że gdziekolwiek jestem, czuję się obserwowany, czy jadę pociągiem, ktoś może przychodzić i robić zdjęcie. Nie wiem, dzisiaj na przykład jechałem pociągiem i kurczę, Zostałeś rozpoznany. Strasznie było ciepło, więc jakoś tak strzeliłem sobie drzemkę, no i tak się zastanawiałem, kurczę, czy ktoś mi zrobi zdjęcie, czy nie zrobi, nie? Ale... Czyli to tak myślisz o tym w takich sytuacjach, znaczy zawsze jest ta myśl, czy przypadkiem tutaj ktoś mnie nie zaskoczy, nie? Znaczy to jest po prostu Truman Show. Nie okay. Czy widziałeś? Po prostu czasem człowiek się czuje jak Jim Carrey i wie, że może być w każdej chwili sfotografowany, zaobserwowany. Znaczy, dla mnie to nie ma problemu, żeby ktoś mi zrobił zdjęcie, że jadę pociągiem i mam dżemkę czy cokolwiek. Ale no, ta świadomość, że jest się w tym Truman Show i że cały czas człowiek trochę musi się pilnować, to jest takie... trzeba się przyzwyczaić, ale to jest podstawowa różnica.
a to, że jesteś politykiem, jakoś wpłynęło na, wiesz, twoje relacje z rodziną, z przyjaciółmi, czy nie? Myślę, że nie, w takim sensie, że mam dużo mniej dla nich czasu często niestety, bo to jest praca naprawdę wymagająca, ale z drugiej strony ten czas staram się lepiej organizować i bardziej się tym cieszyć i tym bardziej cieszę się, jak wracam do Poznania na święta czy coś. No, jestem rodzinną osobą, lubię tam grać w planszówki i tak spędzać czas. Więc jest tego mniej, ale tym bardziej jest to cenne. A politykom się raczej mniej wybacza, nie? Znaczy, na mniej możesz sobie pozwolić. Myślę, że tak. Myślę, że to jest tak podobnie trochę jak z celebrytami. Wszystkie osoby na tak zwanym świeczniku po prostu są obserwowane, tak? I myślę, że słusznie, że wymaga się od nich, czy od nas wielu rzeczy. A rozgraniczasz to? Franek Sterczewski, a poseł Franek Sterczewski? Znaczy, masz tak, że teraz jestem Frankiem, a teraz jestem posłem? To znaczy, to jest tak, że no, myślę, że taka analogia do strażaka jest odpowiednia. W sensie, okej, mam rozgraniczenie, że jest moje życie prywatne, to jest moja praca. No ale z drugiej strony cały czas spodziewam się, że może być sygnał, jedziemy gasić pożar, tą sprawą trzeba się zająć, kogoś trzeba ratować, więc jest to rozgraniczenie, ale z drugiej strony jest ta praca, która czasem może ci zburzyć plany, na przykład niejednokrotnie planowałem gdzieś pojechać na weekend, czy spędzić czas wolny, a dostaję SMS-a o 19, jutro posiedzenie Sejmu, głosowanie o 11, no i nie wiem, i trzeba jechać, plan odwołania, trzeba jechać i okej, jakby taka specyfika, ale no, to też jest i wielki zaszczyt, ale też no, wymaga elastyczności. Ja na przykład uważam tak, że no nie macie tego czasu prywatnego. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, że jak jesteś posłem, to jesteś posłem. Mhm. I jak ja na przykład słyszę jakiegoś tam posła, czy bo tu akurat słyszałem posła, mhm. który mówi, że ktoś tam do niego podchodzi, jak on jest w sklepie mhm. i ma pretensje, że nie wiem, że jest drogo, czy że źle coś robi, no bo to akurat był polityk z rządzącej partii. I ja wtedy sobie tak myślę, no, ale kiedy ci ludzie mają do ciebie podejść? No, widzą cię w sklepie, no to podchodzą do ciebie. To nie jest tak, że ty sobie siedzisz na wiejskiej i naciśniesz przycisk tak lub nie i potem wychodzisz i w sklepie, a no to w ogóle co mnie to interesuje, zajmij się sobą. Znaczy, no, oczywiście. Ja uważam, że do was to właśnie, gdzie ci ludzie mają podchodzić i mieć taką okazję, no nie każdy jest dziennikarzem, nie każdy może przyjść na waszą konferencję prasową i tam wam powiedzieć, co nie pasuje, tylko właśnie w takim sklepie czy coś. I jak ja słyszę oburzenie, że ktoś do mnie podchodzi, to ja się z tym nie zgadzam, nie? Nie wiem, czy ty nie, podzielasz to, czy... Absolutnie, też uważam, że to jest normalne, że ludzie szukają kontaktu z politykami, bo po prostu, jeśli na kogoś głosują, to w pewnym sensie zatrudniają, ja tak to traktuję, że moi wyborcy zatrudnili mnie do tej pracy, więc tak jak pracownik musi się spowiadać czasem przed swoim szefem, tak? Ja muszę się spowiadać przed swoimi osobami, które mnie zatrudniły. To są moi szefowie i to jest dla mnie oczywiste, że reprezentuję Poznań, reprezentuję ten okręg i nawet, ale też gdziekolwiek jestem, jak podchodzą do mnie wyborcy innych partii, to ja zawsze odpowiadam, gdziekolwiek, czy to jest sklep spożywczy, czy pociąg, czy ulica. Bo mnie wkurza to, że mamy klasę polityczną na całym świecie, tak? Która jest zamknięta w limuzynach, w samolotach, za krawatami, zaciśnięte, prawda, piękne, błyszczące zęby, ale są w studiach telewizyjnych, a nie mają kontaktu z ludźmi, nie mają kontaktu. Są oderwani od rzeczywistości. Moim zdaniem kompletnie oderwani od rzeczywistości. A u nas dużo jest takich według ciebie? No myślę, że to jest poważny problem. Myślę, że to jest problem ponadpartyjny, tak? Bo to jest, chodzi... A ty się uważasz za oderwanego, czy nie? Ja uważam, że nie. W takim sensie, że ja staram się ten kontakt intensyfikować, nie? Że
Bardzo się cieszę z każdej rozmowy. No, wiadomo, że różne są to rozmowy. Czasem ktoś ma konkretny temat, mówi coś ważnego, przemyślanego, a czasem ktoś chce się po prostu wygadać. Więc ja się czasem czuję też trochę jak taki, nie wiem, ksiądz spowiednik i okej, muszę wysłuchać, ale cieszę się, że ktoś chciał być wysłuchany w takiej sytuacji. Więc dla mnie to zawsze jest przywilej, mimo że jest to wymagające i też obciążające czasem, bo setki mam tych historii, opowieści w głowie potem. Gdy ktoś podbija do ciebie i mówi o historii życia. No tak, bo to też jest tak, że niestety jest pod wieloma względami coraz gorzej, coraz trudniej i zbliża się poważny kryzys, więc co tydzień na tych dyżurach poselskich mam naprawdę coraz trudniejsze przypadki, tak? Coraz więcej grup ludzi protestuje, coraz więcej ludzi boli inflacja, ceny energii, rodziny osób z niepełnosprawnościami mają problemy, jakby setki rzeczy, jest tych ciężkich przypadków coraz więcej niestety. Nie? A ty będąc takim politykiem, no chodzisz na te zakupy, kupujesz jedzenie, tak, no, żyjesz normalnie, no to ty też odczuwasz tę inflację, prawda? Tak, oczywiście. To no też nie jest tobie łatwo, czy jest łatwo? Znaczy, jak to jest? Czy faktycznie wy jesteście, wiesz, w jakiejś takiej bańce, gdzie was to nie dotyczy, czy jednak jesteście też ludźmi, którzy to wszystko odczuwają? Znaczy, to trochę zależy od przypadku, no bo pewnie są tacy posłowie, którzy siedzą sobie w limuzynie, szofer ich gdzieś tam podwiezie, jakiś tam szef jakiejś partii, nie wskazując palcem, i takiej osobie, no okej, okay, no powiedzmy, takiemu przykładowemu posłowi Kaczyńskiemu, myślę, że wszyscy załatwiają. W sensie ma szofera, ktoś mu robi sprawunki, ktoś mu gotuje i tak dalej. I wydaje mi się, że taka osoba może być oderwana od rzeczywistości, ale no ja nie wyobrażam sobie, nie wiem, czy mieć szoferów, czy kogokolwiek, żeby robić sprawunki za mnie. Akurat tak się ostatnio złożyło, że no po prostu jakoś tak polubiłem gotowanie i staram się nim zapraszać przyjaciół na śniadania czy na kolacje i popisowe danie? No, szakszuka. Ostatnio jakaś taka zupa pyrowo-porowa. Pyry Poznań. No dokładnie, ale że tak to też jest oszczędnościowe, bo wtedy no, nie wiem, za 30 zł można zrobić super właśnie warzywną, dobrą sytuację, ale pyry i ziemniaki polecamy absolutnie. Słońce Peru. Ale absolutnie my jesteśmy jako politycy grupą bardzo uprzywilejowaną. Mamy po prostu i zapewnioną sytuację mieszkaniową. Jak jesteśmy w Warszawie, mamy hotel poselski. Mamy naprawdę, nie mamy na co narzekać. Absolutnie. Czy macie bardzo dobre warunki do tego, żeby zacząć żyć w bańce? To znaczy i to stracić kontakt z rzeczywistością. Być może, no można tak powiedzieć. Znaczy, po inaczej, to nie tylko chodzi o warunki życia, jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia czy coś, ale przede wszystkim o to, że władza deprawuje, nie? Że po prostu to jest fakt po prostu. Im ktoś dłużej rządzi, im ktoś dłużej jest na jakimś stanowisku takim wysokim, no to przyzwyczaja się do tego, tak samo policjant, który no, ma władzę nad obywatelem, również może ulegać takiej złudzeniu i no, dochodzi czasem do sytuacji przemocowych, ale dla mnie to jest po prostu o władzy i o tym, że właśnie jak ludzie są na wysokich stanowiskach przez ileś lat, to po prostu naturalnie tracą tą wrażliwość. Tak samo może być z policjantem, który przez lata przyzwyczaja się do władzy nad obywatelem, no i czasem niestety przez takie myślenie dochodzi do sytuacji przemocowych, że policjant nadużywa swojej władzy i użyje pałki lub gazu w sposób nieuprawniony. No dlatego wszyscy, którzy mają władzę, czy to są politycy, czy policja, czy jakiekolwiek służby, no musimy właśnie no, mieć to wszystko z tyłu głowy, musimy mieć świadomość, że my jesteśmy dla ludzi, a nie, że to ludzie są dla nas, że jesteśmy od tego, żeby pomagać i dlatego uważam, że im częściej mamy ten kontakt z ludźmi, im częściej jesteśmy blisko ludzi i rozmawiamy, tym możemy się łatwiej tak zaszczepić i uodpornić na to poczucie bycia u władzy.
no, władza deprawuje. W swojej karierze poselskiej według mnie masz ze sobą jedną największą aferę związaną z tobą. Okay. I mnie to... Znaczy, ja podchodzę do tego bardzo tak na luzie, mnie to jakoś tak nie za bardzo ruszyło, ale mnie to zastanawia, jak na drugi dzień budzisz się i co sobie pomyślałeś? Znaczy, że pomyślałeś o tym, że to będzie tak wyciągnięte i będziesz musiał się z tym zmierzyć, że troszeczkę przegiąłeś, że troszeczkę właśnie się odkleiłeś, czy co sobie pomyślałeś? Bo oczywiście pytasz o akcję z rowerem. Z rowerem, tak. I jeszcze cię dopytam, wtedy był Franek Sterczewski, czy poseł Franek Sterczewski? Zawsze jest Franek i zawsze jest poseł jednocześnie. To jest jedno z drugim się nie wyklucza. W każdym razie to była taka sytuacja, że oczywiście wracałem do domu na rowerze, faktycznie byłem po piwie, oczywiście policja mnie zatrzymała i ja trochę byłem w szoku, w sensie no, nie miałem takiej sytuacji i no, nie wiedziałem, jak się zachować, więc po prostu no, było to strasznie głupie. Nie ukrywałem, od razu po prostu przeprosiłem za tą sytuację i przepraszam każdego, kto mnie o to spyta. No, cały czas czekam, aż ta sprawa się zakończy, bo musiałem minąć trochę czasu, aż policja złoży wniosek do Sejmu i kiedy będę mógł właśnie złożyć wniosek o dobrowolne uchylenie immunitetu i poddanie się karze. No i mam nadzieję, że za chwilkę, jak to się zakończy, będę mógł powiedzieć, ok, zapłaciłem normalny mandat, zapłaciłem... Ale to była taka odklejka? Przyznasz, znaczy, że... Znaczy, moim zdaniem to był szok, w takim sensie oni... Oni też uważają, że szczególnie jeden policjant tam no, nie pomagał w takim sensie, nie informował mnie, co się dzieje, jak pomóc. Ja na przykład, gdybym normalnie wiedział, że mogę normalnie, normalnie zapłacić mandat w tym momencie, to bym to pewnie zrobił, ale po prostu nie pomyślałem o tym, nie? To jest tak, że ja nie chciałem zupełnie unikać odpowiedzialności czy coś, po prostu... Oni mnie złapali, powiedzieli, bierzemy od pana immunitet. Ja stałem tam i czekałem przez 2 godziny, aż przyjechał jakiś aspirant i powiedział, dobrze, to pan może jechać. I jakby dla mnie to jest ten poziom nieporozumienia. Nie ma co się tłumaczyć, bo to jest po prostu głupia sytuacja. Nikomu tego nie wytłumaczę właśnie, bo jest, to też jest tak, że... Właśnie, budzę się i od razu po kilku godzinach cały filmik jest w TVP, krąży po sieci, jest afera. Czyli jak się obudziłeś, to już afera była rozkręcona. No i jakby całe te 2 godziny, co oni nagrywali, zostało zmontowane do kilku minut, więc uważam, że to jest taka sytuacja, że... Nie ma co się bronić w takiej sytuacji. Także ja jestem, jakby to się wydarzyło, mogę po prostu powiedzieć przepraszam, wpłacam 5000 zł na fundację pomagającą ofiarom wypadków drogowych i oczywiście poddać się normalnie karze w normalnej procedurze. Więc mam nadzieję, że za chwilę będę mógł mieć sytuację zakończoną i po prostu... W życiu też chodzi o to, że zdarzają się potknięcia i najważniejsze moim zdaniem to jest to, co się z tym robi, nie? Bo uważam, że nie można hajzerować i powiedzieć, nic się nie stało, albo jeśli ktoś jest urażony, to przepraszam. Nie, no jakby wiem, że głupia sytuacja się wydarzyła, przepraszam. Ale no, trzeba iść dalej, nie można się przejmować porażkami, trzeba z nich wyciągać wnioski, ale no, to jest tak, że w polityce i w ogóle w tym całym świecie publicznym no, wszystkim zdarzają się potknięcia, zdarzają się błędy, zdarzają się porażki. I nic się nie ukryje. I uważam, że nic się nie ukryje i dobrze, i trzeba o tym mówić jej i uważam, że potrzebna jest nam debata o tym i wymaganie od polityków i ludzi na różnych świecznikach, no nie wiem, dobrej jakości i tak dalej. I dobrze, że tego typu rzeczy są wytykane.
Ale uważam, że najważniejsze jest to postanowienie poprawy. Nawet nie postanowienie, ale poprawa. Poprawa po prostu, w takim sensie, że jak człowiek dalej żyje i czy, no, czy i co się z tym dzieje dalej. Bo znam też takie przypadki, że jakaś afera kogoś, nie wiem, spowodowała, że ktoś kończy karierę i rzuca to wszystko. I rzuca to wszystko. Ale też najgorsza sytuacja, kiedy ktoś, komuś coś się dzieje, popełnia błąd, robi tak samo, popełnia kolejny i że tak naprawdę się nie zmienia. To jest wtedy problem. A ty miałeś kiedyś ochotę tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? No, zdarzają się takie momenty, ale bardzo rzadko. W takim sensie, że mimo, że ta praca jest ciężka, to jest naprawdę w takim sensie wdzięczna, że dla ludzi naprawdę jest bardzo ważne to, czy są ludzie w polityce, w mediach, że zabierają głos w ich sprawie, czy walczą o sprawy właśnie zieleni, osób z niepełnosprawnościami, o prawa kobiet, o prawa osób LGBT, o mieszkalnictwo itd., itd. Więc jeśli ktoś jest, kto słyszy tych ludzi i nagłaśnia ich głos, no to ci ludzie oddają tą wdzięczność naprawdę i to jest wielka energia. A o czym marzysz? Jakie jest twoje największe marzenie? Ja staram się mieć marzenia w niedalekiej perspektywie. To znaczy marzę o tym, żeby znowu dostać się do Sejmu, żeby... Ale to takie służbowe te marzenia, takie marzenie Franka Sterczewskiego. To znaczy... No nie mam takich większych marzeń, szczerze mówiąc, poza tym, żeby... mogę powiedzieć, że moja praca jest moim spełnieniem marzeń, w sensie, że jeżeli wszystko się uda i wygramy wybory i będziemy mogli właśnie realizować tą całą zmianę świata, Polski, wielu miast na lepsze, zazieleniać je, no właśnie spowodować, żeby jedzenie było tańsze, energia tańsza, prawa człowieka szanowane. To takie bardzo polityczne, takie wiesz, niech inflacja będzie mniejsza, ale no chyba mało jest takich osób, które takie życiowe marzenie to tak, znaczy, inflacja mniejsza tutaj, więcej zieleni w miastach. Znaczy inaczej, to jest tak, że ja zawsze miałem coś takiego, że bardziej mnie interesowała jakby, nie wiem, grupa osób wokół mnie, niż ty sam. Niż ja sam, że moim marzeniem było to, żeby wszyscy się dobrze bawili. Dlatego... A to fajne urodziny na przykład musisz robić. Tak, to prawda. No to dokładnie tak, bo, że wszystkich zapraszam, puszczam muzykę i cieszę się, jeśli wszyscy się dobrze bawią. Się dobrze Proszę bawią, się o każdego. Tak? No, albo po prostu lubię tą rolę gospodarza, tak, że nie wiem, gotuję, wszyscy jedzą i mnie to cieszy, jeśli im smakuje, więc trochę takie mam przewrotne marzenie, że jeśli moim marzeniem jest to, żeby nie, wszyscy w Poznaniu przede wszystkim, ale również wszyscy w Polsce naprawdę cieszyli się ze swojego życia, mieli dostęp do wszystkich potrzeb i żeby nie było dramatów różnych, które niestety mają teraz miejsce, więc uważam, że wtedy można będzie powiedzieć, że to marzenie jakoś się spełniło. A tak to ja też mam tak, że jeśli mamy takie globalne problemy, nie? Kryzys klimatyczny, pandemię, wojnę za granicą teraz, To ty jesteś tą osobą, którą to jakoś rusza, tak? No bo są takie osoby, które jest, no ale ja tutaj mam swoje życie, mnie to nie interesuje, a ty raczej masz tak, że jest i to mnie interesuje. To znaczy w sytuacji takiego końca świata w pewnym sensie, takiej atmosfery, że ta przyszłość jest bardzo nieprzewidywalna, że ta rzeczywistość jest tak krucha, to mnie cieszą malutkie rzeczy. Czyli dobra kawa, dobry kawałek ciasta, spotkanie z przyjaciółmi, dobra książka, czy po prostu dobry film, dobrze spędzony czas, więc troszczę się, cieszę się z tych najmniejszych okruchów rzeczywistości, bo po prostu ta przyszłość, te wielkie marzenia i marzenia w stylu nie wiem, posiadanie domu, czy spokojne życie, czy
czy bezpieczeństwo szeroko pojęte, są niestety w dzisiejszych czasach pod znakiem zapytania.